Szanowni Państwo, serdecznie witamy na briefingu prasowym z trenerem Jerzym Cyrakiem przed najbliższym środowym meczem z Rowem Rybnik. Zapraszam do zadawania pytań w temacie meczu. Trenerze, nim może o Rybniku jeszcze zapytam o Legionowi. Zapytam o Matthew Bembe, bo to nie był jego dobry występ, ale chyba to było spowodowane tym, że ma lekki uraz i jednak przed tym meczem nie był w takim pełnym rytmie treningowym. Jak jego stan zdrowia na Rybnik wygląda? Już na samym meczu nie miał urazu, ale rzeczywiście to wynikało z tego, że wcześniej był zindywidualizowany w pracy, że nie czuł się na tyle komfortowo na początku poprzedniego tygodnia. Stąd gdzieś brakowało sił, brakowało tego czucia piłki, przestrzeni i gra może nie była aż tak dobra jak wcześniej, ale na tą chwilę jest w coraz lepszej dyspozycji i liczymy na Matthew w najbliższym meczu. Trenerze, pytaliśmy po meczu o stan zdrowia Kamila Cupriaka. Wiemy, że jest chyba dobrze. Jest dobrze, ale nie mamy pewności, czy jest bardzo dobrze, bo dopiero jak wyjdzie na dzisiejszy trening, to będziemy też mogli ocenić, czy sam Kamil będzie w stanie powiedzieć coś więcej. Wczoraj też był w treningu, przy czym no, to nie był taki trening, w którym mógł się do końca określić, czy na ile się dobrze czuje, na ile jest jeszcze problem. Teraz zapytam o kolejne sprawy kadrowe, czyli o Kubę Rolińca i Adama Wolaka, którzy byli w Legionowi, którzy trenowali indywidualnie. Czy wchodzą w pełny trening? Czy będzie miał trener ich do dyspozycji na środowy mecz? Kuba Rolińc tak, bo wczoraj już też w treningu zespołowym brał udział. Natomiast jeśli chodzi o Adama, no też ten trening sobotni czy wczorajszy to nie były takie treningi obciążające mocno stawy w grze, w ćwiczeniach z piłką. Dzisiaj będziemy mieli możliwość to sprawdzić dopiero. Czyli podsumowując, sprawy kadrowe wygląda to dobrze, nawet chyba bardzo dobrze. Tak, no te drobne urazy, które się pojawiają poza właśnie Adamem Wolakiem, wcześniej Agu, no to są takie problemy, które się będą co chwilę pojawiać, z którymi muszą i piłkarze sobie poradzić, i my. I sport to przecież nie jest zdrowie, ani tylko i wyłącznie przyjemność. Trenerze, czy jest Pan zaskoczony wynikiem meczu ROW Rybnik Wisła Puławy? No chyba można mówić o zaskoczeniu, bo cztery bramki strzelić zespołowi, który jest pretendentem było nie było, albo zespołem, który niedawno był w pierwszej lidze, to jest dużo tych bramek, no ale to też oddaje pewnie rangę i wartość Rowu, który potrafił sobie z Puławami poradzić i potrafił tyle bramek właśnie nastrzelać. Trenerze, to zespół doświadczony, 37-letni Muszalik, Krotochwil, Gnojny, ale jednocześnie młodzież. Spratek, Koleczko, chociaż Spratek nie zagra. Mhm. Czy jest już analiza, trenerze, taka zrobiona rywala środowego? Oczywiście, jesteśmy już po analizie i tak jak Pan mówi, to jest zespół złożony z paru doświadczonych zawodników. Zawodników, którzy kilka lat, dwa, trzy i nawet dłużej spędzili w klubie i grają ze sobą, więc to zgranie na pewno jest ich atutem. Tak też ta runda pokazuje, grają bardzo wyrównanym składem. Zmiana musi nastąpić z uwagi na wypadnięcie ze składu młodzieżowca i tam będzie pewnie drobna korekta. Natomiast jest to zespół, który myślę jest silny przez to, że jest taki stabilny. Mówił trener, że będzie korekta w Rybniku, no bo wiadomo, wymuszona. A czy w Radomiaku, bo zagraliśmy dwa mecze tą samą jedenastką. Czy trener coś może nam tutaj zdradzić? Nie zdradzę. Zdradzę piłkarzom. Nie, no oczywiście, że teraz będzie tych meczów znowu nawał, bo gramy w środę, później będzie mecz w poniedziałek. Także no, coś trzeba odświeżyć, trzeba będzie może dać szansę innym zawodnikom. I jeśli dojdzie do jakichkolwiek zmian, to też tylko i wyłącznie traktuję to jako nagrodę. Tym, którzy grali, będą mieli w nagrodę możliwość odpocząć, a ci, którzy jeszcze nie grają, będą mieli możliwość zagrania. Skoro gramy mecz i konsekwentnie do końca go bronimy, wygrywamy 1-0, czyli gra defensywna jest grą
no tyle skuteczną, że rywal nie tworzy sytuacji bramkowych, to znaczy, że gramy dobrze, ale zmiany mogą być. Wiemy, że w bardzo szybkich tygodniach, jak piłka nożna po tej kolejce do 11 wybrał Martina Klabnika i Maćka Filipowicza. Dobre typy? Tak, no to jest odpowiedź na to, jak też gramy. To są zawodnicy, którzy zaraz po Hubercie odpowiadają za to oblicze defensywne, ale to też jest dwójka piłkarzy, od których się rozpoczyna gra tak naprawdę i ten mecz pokazuje, czy każdy kolejny mecz pokazuje. Nie tracimy bramek po jakichś dobrych akcjach rywala, ale to też jest świadectwo dobrej gry obronnej całego zespołu. No a jeśli nawet już dochodzi do sytuacji podbramkowych, pod naszą bramką, no to też sobie z tym radzimy. Trenerze, ale nie Maćka Świdzikowskiego, tylko Maćka Filipowicza, skrzydłowego naszego. Pan pytał. Nie, no Martin Klabnik i Maciek Filipowicz w 11 kolejki. A ja mówiłem o Świdzikowskim, ale to też... By się miejsce dla niego znalazło, też dobrze. Jakoś mi to wyleciało z głowy, ale rzeczywiście ta dwójka środkowych obrońców to są typy, które tam powinny się znaleźć, a Maciej Filipowicz asystował przy ostatniej bramce. No, to też myślę dobry typ, drugi mecz nieźle zagrany, w pierwszym, który zagrał, zdobywa bramkę, teraz ma asystę, oby tak dalej. Czy są jeszcze jakieś pytania do pana trenera? Jeżeli nie ma, to dziękujemy. Sponsorem relacji jest Blue Lemon, producent Radomiak Energy Drink, napoju kibiców Radomiaka.